Witamy was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku, Wojtuś, moi drodzy, zaprezentujemy wam takie... Co to w zasadzie są? Kapry. No właśnie na to mówię kobra, ale to są ogólnie uchwyty do rur, ściski, nie? Bacho! Nie wiem, co to w zasadzie nazwać. Takie klapcegi, kombinerki. Bacho, klipex. Tazem ją trochę poza konkurencją. Tak. To są, moi drodzy, ogólnie kobry. One się nazywają kobry. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, powiem wam, że będzie raczej więcej gadania niż jakiegoś kręcenia, bo tu raczej musicie dać się na moją opinię. No co ja wam tutaj mogę pokazać, że złapię coś kombinerki i przekręcę, no to raczej nie będzie wyznacznikiem tego, jaką muszę użyć siłę do tego, bądź czy mi się coś uda, czy nie uda. Więc, moi drodzy, zapraszamy was do tego odcinka. Palnijcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zaczynamy. A więc, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku opowiem wam taką. O klasycznych kobrach, czyli knipexach. W tym przypadku będziemy używali modelów 8701, czyli nasze kobry. Będziemy używali 125 i 180, jeżeli chodzi o ich wielkość. Taka jest między nimi różnica wielkościowa. Oraz głównym konkurentem tutaj będą Bacho, model 8225. One są troszeczkę ogólnie duże, one są dużo większe nawet od tych knipexów. Zobaczcie sobie, jaka jest między nimi różnica. Gdybyśmy sobie tak wszystko to ułożyli, no to różnica jest ogromna. I chciałbym wam tylko nadmienić kilka słów, moi drodzy, o knipexach 8601, jeżeli się nie mylę, tak, w 250. One służą w zasadzie do czego innego, ale jeżeli będziecie chcieli o nich odcinek, to wam nagram, bo to jest mistrzostwo świata. To jest jedna wielka torba, którą musicie nosić z kluczami nasadowymi, szampłaskimi i to jest wszystko tutaj. Ogólnie, od kiedy kupiłem kobry, to są moje pierwsze kobry, to są 180 wielkościowo. Od kiedy je kupiłem, stwierdziłem, że to jest po prostu mistrzostwo, do czego można tych kobr używać. Po prostu ja tego używam do wszystkiego. Do odkręcania śrub, oczywiście one do tego nie do końca służą, bo mogą wam porysować gwint. Ale ich cała ergonomia, ich szczęki są po prostu genialne. One są w stosunku do Bacho bardziej agresywne i w ogóle sam materiał, z którego są wykonane, wydaje mi się, że jest zdecydowanie lepszy. Dlaczego tak uważam? Dlatego tak uważam, że nie wiem, czy to będzie widać, ale Bacho mi się już po prostu powyginały. Zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać w kadrze. One są już tutaj gdzieś powyszczerbiane. Te ząbki to już nie są ząbki. A Bacho mam najkrócej tak naprawdę. I możecie powiedzieć, że Bacho są duże i ja je przeciążałem na dużo większych śrubach, dużych średnicach. Zgadzam się z wami. Ale to nie znaczy, że tych nie przeciążałem na takich samych śrubach, na jakich te przeciągałem. Ogólnie tak, wiem, powiecie, że to nie służy do śrub. Do śrub mamy 8601 knipex. I macie tutaj rację. Ja po prostu wam mówię, jak ja używam tych knipexów. Ja je używam często do przytrzymania czegoś, złapania. Także to są, moi drodzy, te malutkie kobry, które dostałem od Rafałka Janetki na podchoinkę. Dziękuję wam w ogóle za to. Używam głównie... Może to głupio zabrzmi, ale mam je w sypialni. W sypialni mam też obiektywy, często przy nich grzebię i różne tego typu rzeczy. I, moi drodzy, w ogóle często w domu gdzieś na szybko potrzebne są takie małe klapcęgi i one tam też wylądowały. Prawdopodobnie jeszcze jedne takie sobie kupię, żeby mieć do nory, bo one są naprawdę genialne, te maluchy. Jak one działają? Rozstaw regulujemy sobie wciskając ten przycisk. I w tym momencie przesuwamy sobie, tak? Zmieniając rozstaw szczęk. Oczywiście zasada działania jest taka, że jeżeli w odpowiednią stronę ciągniemy tak, czyli na przykład będziemy łapali to w ten sposób i kręcili, to jeżeli ciągniemy za to, to automatycznie zacisk nam się jeszcze bardziej zwiększa i to jest mocno dociągnięte. I, moi drodzy, w knipexach jest o tyle fajna rzecz, że zauważyłem, że wiele części zamiennych, jak na przykład tutaj ten docisk, ta główka, jakieś dodatkowe nasadki na szczęki, to wszystko możecie sobie kupić. Jest do nich po prostu serwis.
One kosztują w granicach, powiedzmy, tam 100 zł, umówmy się. 180 będą kosztowały, powiedzmy, 100 zł, a 125 będą kosztowały 75 zł, 80. No różnice tam są, między nimi nie są zbyt duże. Ja przyjmuję, że kobry kosztują około 100 zł. I po prostu uwielbiam, je kocham. Zobaczcie, one się ani nie wyszczerbiły, a naprawdę uwierzcie mi, że przeginałem z nimi. Ściskałem je niemal całych sił, albo z całych sił, nie popękały, nic się z nimi nie stało, materiał jest wytrzymały. Mamy dużo bardziej masywne, wielkie te kobry. Nie kobry, tylko te bacho. Tak jak wam powiedziałem wcześniej, nie podoba mi się to, że szczęki w nich, ten materiał, z którego są wykonane. Po pierwsze, one są dużo mniej agresywne, te szczęki, co widać, to są całkowicie inne. Z tego, co chyba ktoś mi mówił, to nawet kobry mają patent na te swoje szczęki, więc dlatego jest taka różnica. Te widać, że są też bardziej przystosowane do odkręcania śrub, bo mają tę taką, tutaj tą płaszczyznę, prawda? W kobrach tego jakby nie widać. Kobry są typowo do rury. Co mi się w bacho też nie podoba, być może to jest ze względu na rozmiar. Nie mam takich dużych kobr, żeby to sprawdzić, ale zauważcie, one są, ten ruch, widzicie, one są takie rozklekotane trochę. Oczywiście, żeby nie było, ja nowe kupiłem. One są rozklekotane. Ten luz dylatacyjny mają duży i na szczęce to wygląda tak o. To jest moim zdaniem dużo. Przy kobrach, oczywiście one są mniejsze, więc to, ta różnica będzie też mniejsza, ale zauważcie, ten luz jest... Widzicie, ruszam. Ten luz jest mniejszy. Dużo mi się wydaje mniejszy. Nie wiem, jak takiej wielkości kobry. Natomiast co mi się w bachu podoba, to wydaje mi się, że możecie je obsługiwać jedną ręką, zauważcie, bo nawet jak potrzebujecie je otworzyć, naciskacie guzik i ten system składania jest bardzo fajny. Naciskacie guzik, jedziecie nimi w dół i macie duży rozstaw. Potrzebujecie zmniejszyć, to zauważcie, że one swobodnie spadając są w stanie się zmniejszać. Kobry też teoretycznie można jedną ręką obsługiwać, bo naciskamy, wciskamy w dół i rozkładamy i też teoretycznie. No dobra, może się czepiam, no da się to też jedną ręką. Ale wydaje mi się, że co jest fajne, to zauważcie, że tutaj możemy sobie rozszerzyć i automatycznie szybko do śruby, czy tam do czegoś, co łapiemy, dostosować. Już mamy to dostosowane. A w knipeksach jednak musimy mieć albo wciśnięty guzik przy tym cały czas, albo no gorzej się to dostosowuje, tak? Zobaczcie, mamy jakąś tam średnicę. No to jest za małe, żeby złapać, więc muszę rozsunąć. I albo na rozsuniętych sobie coś takiego robić, no bo jedną ręką tego nie zrobię, albo sobie sprawdzać tyle, nie, za mało, tyle, za dużo, wiecie, o co mi chodzi na tej zasadzie. Natomiast tutaj wydaje mi się, że to jest dużo prostsze, wystarczy rozsunąć się na maksa, ściskamy i po prostu mamy już tą wielkość, tak? Więc ogólnie tak jak z ludźmi rozmawiałem, to wszyscy też mówili, że kobry będą lepsze od tych bacho. Aczkolwiek tutaj warto zaznaczyć, że Grubas, jak ten nie robił przyczepkę, bardziej był zadowolony z bacho niż z knipeksów. Nie jestem pewien, których on używał knipeksów. Czy on używał tych knipeksów, ale chodziło o dokręcanie śrub, takie naprawdę mocne. Nie, tych małych nie. To jest jedyna osoba, która jakby była za bacho. Lubię ogólnie firmę bacho, żeby nie było, mają bardzo dobre produkty. Aczkolwiek w tym momencie, moim zdaniem, no z knipeksami oni po prostu przegrywają. Knipeksy tutaj wygrywają swoją geometrią szczęki. Sama waga też mi się wydaje, że knipeksy są strasznie lekkie. Aczkolwiek mówię, tu jest różnica wielkości. Mam 180, jak miał 260 chyba są największe, jak się nie mylę. Albo 280, no to wtedy bym łatwiej miał porównać. Pewnie kiedyś sobie kupię, to takie wiecie, kiedyś. Natomiast to wszystko, to jest moim zdaniem mega uniwersalne, w sensie tego rodzaju szczęk, czyli tak jak w tych kobrach, czy coś w tym stylu. To jest po prostu mega, mega uniwersalne, do wszystkiego tego użyjecie. Odkręcicie tym śrubę, oczywiście troszeczkę rysując tą śrubę najprawdopodobniej, ale odkręcicie tym śrubę, kawałek rury, no... Możecie sobie też, one są bardzo precyzyjne na samym końcu, złapać sobie nawet, nie wiem, kawałek czego, zobaczcie, to nawet palca jest w stanie złapać i o, widzicie, nawet za palca jestem w stanie złapać, w sensie one są naprawdę spasowane i bardzo precyzyjne. Natomiast, jeżeli ktoś by chciał do samych śrub takie coś, moi drodzy, odkręcania, zakręcania, to polecam Knipeksy 8601-250. To jest moim zdaniem mistrzostwo, to jest odkrycie roku.
Tutaj mamy praktycznie każdy klucz od, nie wiem, no od najmniejszego, tak? Od trójki, dwójki, jedynki, zerówki, no bo na ścisk możemy to ściskać, aż do rozmiaru 52. One się Wam tutaj pokazują, te rozmiary, w takim okienku. Ale ogólnie nie chcę dzisiaj o nich opowiadać, bo jeżeli Was będzie interesował ten temat, to dajcie mi po prostu znać w komentarzach. Jak będzie dużo komentarzy na ten temat, to nagram Wam odcinek. Ale ogólnie odkręcanie nimi śrub to jest po prostu mistrzostwo świata. Jakby nie, to nagrasz odcinek o nich ze mną? No pewnie, że z Tobą. Jak ma być Wojtuś na odcinku, to musicie napisać, czy ma być Wojtuś na odcinku. No powiem Wam, że są naprawdę mistrzowskie. Używam ich bardzo dużo i śruba, że nie wiem jak była dowalona, tutaj muszę przyznać, że Bacho wymięknie, Kobra wymięknie, a to sobie poradzi. Z wielu powodów. Płaszczyzna, którą dociskamy, wielkość, automatycznie też jak macie obrobioną śrubę, to tutaj, tak jak Wam powiedziałem, automatycznie też to dociskamy. No ale nie chcę, moi drodzy, teraz o tym opowiadać, bo to nie jest na ten odcinek. Jeżeli będziecie chcieli, to dajcie znać, nagramy z Wojtusiem odcinek na ten temat. Także, moi drodzy, jeżeli odcinek Wam się podobał, to pamiętacie, co macie zrobić? Łapkę w górę. Dokładnie. I kanał, co zrobić? Zasubskrybować. Pewnie, że zasubskrybować. Bo kto subskrybuje, ten nie... truje. Bez sensu, nie? Nic lepszego nie wymyślę. Także, moi drodzy, trzymajcie się i do następnego odcinka. Wow.